WNTG przedstawia Pierwsza Wiedźminka, Ktoś całkiem inny, Deszcz, Karczma i Nieznośny Bart. Rozdział pierwszy. Przemoczona kobieta weszła do chaty z impetem i ciągnącym się z tyłu płaszczem, który wyglądał jak szmata zmieszana z błotem. Huragan to coś, co nie było częstym zjawiskiem na tym świecie. Ówcześnie mówiono, że prędzej spadnie deszcz kwiatów, i żeby kontrolę miałby przejąć nieokiełznany wiatr pełen rozboju. Kpina, myślała. Kto by pomyślał, że letni, słoneczny wieczór zamieni się w taki pogrom, iż kobieta będzie mogła ledwo stanąć o własnych nogach i dotrzeć do bezpiecznego miejsca. Właśnie, Nowigrad. Chociaż bardzo nie lubiła tego miejsca, to podczas swojej wędrówki między terytoriami musiała się w nim zatrzymać w celu tymczasowego spoczynku w dalszej drodze. Właśnie wtedy huragan zaczął miotać, a Mergiel nie miała innego wyjścia niż w nim pozostać. Dalsza wędrówka była na tyle niebezpieczna, iż nie mogła sobie pozwolić na dalsze szwędanie w poszukiwaniu czarodzieja. Kobieta, dość smukła, ale niezaprzeczalnie śmiała, dobrze wiedziała, co i jak ma zrobić. Nie pozwalała nikomu wchodzić sobie w drogę, obierając własne ścieżki. Tak została wychowana, a swoje wartości trzymała głęboko w sercu. Wszystkie oczy spoczęły na wizerunku dziewczyny, która wzbudzała niemały szok. Wyglądała paskudnie, co jednak nie obiegało od jej charakteru. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, powiadają. Był z niej niezły huncwot, jak to określili ją dziadkowie. Dziewczyna nie dała sobie wiele do myślenia, po czym rzuciła bagaż na ziemię i usiadła na drewnianym taborecie przy wolnym stole. Mimo paskudnej pogody lud nie nudził się, hucząco bawiąc się w karczmie. Słychać było chichoty, dźwięk odbijającego szkła i rozmów, co tylko irytowało białogłową, bo któż by w taki dzień miał nastrój do karnawału? Zdjęła z siebie jedwabną narzutę, odkładając ją na bok. Rozglądała się wokoło, patrząc na twarze ludzi. Hołota niewiele różniła się od jej rodzinnego domu, który był zdecydowanie daleko stąd. Smród, brud i pot to coś, czego tu nie brakowało. Nie wiedziała dokładnie, czy znajduje się w dobrym miejscu. Nie mowa tu o karczmie, ale o miejscowości. Nie mogła określić, gdzie dalej ma iść, ani żali, czy dobrze trafiła. Jej mapa stanowiła jedną ciapę, która nadawała się do wyrzucenia, a ludność, przez jej inną mowę, nie byli skorni do udzielenia pomocy nietutejszej. Otyła kobieta powędrowała w jej stronę, odchodząc od wyświnionego szynkwasu w celu wymuszenia dodatkowej sumy pieniędzy. Tutejsi lubili to robić. Lubili domagać się pieniędzy, nawet kiedy nie było im to dane. Złotko, albo coś kupujesz, albo bierzesz swój bagaż i smyrgasz z chaty, rzuciła pieklącym głosem. Piwo, odparła niechętnie, czując niezłomną niechęć do kobiety. Choć z natury wypadałoby jej się kłócić, nie miała ochoty na zatarg z właścicielką w takiej sytuacji. Spojrzała w stronę okna, gdzie latało siano, grabie i inne gospodarcze rzeczy, których nawet nie znała nazwy. Wzięła głęboki wdech, po czym przeczesała blond włosy okraszone kurzem. Właścicielka twardą ręką postawiła przed nią kufel, a Mergiel rzuciła na stół kilka koron nowigradzkich. Gdy zaczerpnęła łyka napoju, w sali zapadła cisza, a pośród parkietu, który był jedynie zbitymi dechami, stanął chłop z lutnią w ręku. Tego jej brakowało. Słuchania niegodziwych jej uszom pieśni. Prychnęła stanowczo. Wnet mężczyzna wypowiedział kilka słów. Panie i panowie, niech huragan nie ujarzmia nas i pokażmy, na co stać Nowigrad. Pora na córkę sprzedawcy ryb. Mergielnik ukryła gniewu i teatralnie wywróciła oczami, starając się odwrócić uwagę od pieśni. Nadaremno okazały się jej trudy. Brunet zaczął pieśń, a dziewczyna starała się ją znieść. Może nie była taka okropna, ale harce i zabawa nie były jej w głowie. Tłum zaczął żwawo klaskać i śpiewać razem z nim. Aczkolwiek była jedyną, która nie znała pieśni i nie była zainteresowana braniem udziału w występie. Bart po ukończonym występie był zaangażowany w swoją rolę, więc nie umknęło jego uwadze niezadowolenie jednej istoty, jaką była kobieta. Choć większość machnęłaby na tą ręką, on nie mógł. Opinia była dla niego ważna. To była jedna z jego wad. Chęć poznania wszystkiego za wszelką, często sporą cenę. Podszedł do niej pewnym krokiem, marszcząc czoło. Starała się udawać, że go nie widzi.
tym bardziej podpadając swoim niebywałym zachowaniem. Halo, przepraszam bardzo, panienko. Dosiadł się do jej stolika, zwracając na siebie uwagę. Nie masz za grosz gustu ani manier. Dziewczyna wreszcie spojrzała w jego stronę swoimi chłodnymi oczami. Kto powiedział, że muszę je mieć? Podniosła brew, napajając się smakiem gorzkiego piwa. Ach, rozumiem, czyli wolisz unikać mojej pieśni. Co więc robisz podczas mojego wieczornego występu? W momencie, kiedy zazwyczaj je wystawiam? Pochylił się nad nią niezdarnie, śmiejąc się kpiąco. Przeczekam tylko pogodę i mnie nie zobaczysz więcej. Na nic mi twoja sztuka bardzie. Proszę, 3 pozytywne słowa. Następnie dam ci spokój. Wypalił nagle, a przy tym ekscytując się jak małe dziecko. Czy możesz dać mi spokój? Dziewczyna przeszyła go wzrokiem, jakby chciała go zabić. Oczywiście było to niemożliwe, bo nie posiadała mocy ani niczego, co dałoby jej możliwość wykonania takiego czynu. Niezauważalnie, rzecz jasna. Bart siedział zadufany w sobie, wyczekując odpowiedzi. Jak się nazywasz, panno? Mergiel. Odparła szybko, myśląc, że daje jej spokój. Jaskrze, jesteś naddętym bucem, więc daruj sobie te przelewki. Odejdź, zanim zdążę przewrócić cię przez stół. Moje uszy zaraz zwiędną od tonu twojego głosu. Skąd znasz moje imię? Uniósł brew, spostrzegając to szybko. Chociaż niejako mogę się przyznać, iż jestem tu całkiem popularny. Przystanęła na chwilę jak subsoli. Nie znała jego imienia. Nigdy nie ubiło jej się o uszy. Powiedziała je przeczuciowo i dopiero po chwili zdała sobie z tego sprawę. Przeczucie. Właśnie przez to błądziła od 2 dni, szukając czarodzieja, który mógłby jej to wytłumaczyć. Uczucie pojawiło się nagle i instynktownie. Miała impuls zrobienia albo powiedzenia o czymś. Ekscytowało ją to w takim samym stopniu, jak przerażało. Po co tu więc jesteś? Zdradzisz mi tę tajemnicę, czy każesz dalej zgadywać, bądź ślepo celować? Chłopak oparł lutnie o siedzenie obok. Po chwilowym zamyśleniu odparła, wiedząc, że może od tak niegodziwego człowieka uzyska kilka informacji. Szuka mnie jakiej Tris. Och, głupia, tutaj jej nie znajdziesz, zakpił. Tris jest w Temerii, w zimie. Nie mam pojęcia, jak tu trafiłaś, ale widać, że za mądra nie jesteś. Wytknął jej to, co uroziło dumę kobiety. Kopnęła go pod stołem w piszczel, zaciskając wargi. Chwyciła swój płaszcz oraz bagaż, wędrując natychmiastowo w stronę drzwi. Bart, chociaż to dziwne, pożałował swoich własnych słów i krzyknął za kobietą. Poczekaj, mogę ci pomóc tam dotrzeć. Kobieta przystanęła, ale chwilę później, wiedząc, że nie narazi swojej dumy, wyszła na zewnątrz. Na dworze nie było kolorowo. Gdy tylko wystąpiła krok naprzód, chłodny wiatr omalnie strącił ją z nóg. Bart wybiegł za nią, wraz ze swoją lutnią, czego Mergiel nie zauważyła. Przepraszam, krzyknął jeszcze raz, na co się odwróciła. Masz mnie tam zaprowadzić, jak tylko uspokoi się wiatr. Nie wiem, za kogo się uważasz, ale nie bądź taki pewny. Kiedyś twoja pewność siebie może cię dopaść, a wtedy nie będziesz miał nikogo, kto ci pomoże. Wyrzuciła z siebie. Nagle wiatr nabrał nieprawdopodobnego rozpędu, wyrzucając w powietrze znacznie groźniejsze przedmioty. Ostre widły wbiły się w deskę obok. Wiatr dmuchnął, a wóz dotąd stojący twardo przy karczmie przewrócił się na bok, lądując kilka metrów dalej. No to mamy kłopot, wydukał jaskier. Wicher dalej wyrzucał w powietrze ciężkie wozy, stoły, jak i targowiska oraz beczki. Brunet odwrócił się do damy tyłem i zaczął uciekać, na co bez wątpienia zrobiła to samo. Prawdopodobnie dbał tylko i wyłącznie o swoje życie, pozostawiając ją w tyle. W pewnym momencie chłopak zatrzymał się przed posiadłością i otworzył drzwi, czekając na Mergiel. Cała zmoknięta wparowała do środka, o mało nie wywracając się na podłogę. Bart ledwo zamknął za sobą drzwi, spoglądając na kobietę. Nie był uchylny do pomocy nieznajomym, ale czuł dziwną potrzebę podania jej ręki. Może był tylko wkurzającym muzykiem, ale potrafił mieć również serce? A tego wielu o nim nie wiedziało. Czy zostawiłbyś mnie w tyle, gdybyś musiał? Prychnęła, próbując na spartych o kolana rękach opanować nierówny oddech. Oczywiście, każdy dba o siebie. Wzruszył ramionami, choć nie było to do końca szczere. Dziewczyna rozejrzała się dookoła. Chata zdecydowanie była w lepszej kondycji niż karczma. Nie śmierdziało łajnem koni, co dodawało jej trochę ulgi.
W jej planach nie było czasu na postój, a najchętniej chciałaby uniknąć spotkania z Bardem, gdyby tylko miała wybór. Los jednak zadecydował inaczej, a ona nie miała żadnych uprawnień, by próbować to zmienić. No to ci zagwozdka. Podrapał się po głowie, odstawiając lutnię, którą strzegł jak oczka w głowie. Mergiel postawiła na podłodze bagaż, po czym usiadła na krześle. Odgarnęła mokre włosy z twarzy, które utrudniały jej widoczność. Mężczyzna zapalił świecę, nadając światłości w pomieszczeniu. Ta cała miejscowość, jak daleko jest od Nowigradu? Zapytała niepewnie, dalej dysząc. Około 2 godziny drogi, skwasił minę. Masz szczęście, że muszę tam coś załatwić. Wątpię, abyś sama tam trafiła. Spojrzała na Grajka, czując, jak pierwszy raz w jej życiu doznaje lekkiego zirytowania własnym zachowaniem. Jaskier, przepraszam. Doceniam twoją chęć pomocy, jednak to nie zmienia faktu, że cię nie lubię. Wytknęła w jego stronę palec. Bart tylko wyszczerzył iście lśniące zęby w blasku świec. Przyjmuję przeprosiny, aczkolwiek nie ruszy ze mną w podróż, dopóki nie ogarniesz bałaganu toczącego się wokół twojej osoby. Bez ogródek, ale cuchniesz jak stado trzody. Biła w niego wzrok z potępieniem. Chociaż mógł mieć trochę racji, a to był jedyny argument, dlaczego nie odpyskowała mu tak, jak miała zwyczaju. Nie miała okazji się umyć, ani zmienić ciuchów. Westchnęła, na co Jaskier wskazał jej łazienkę. Tak naprawdę nic do niej nie miał. Wkurzała go, choć nie na tyle, żeby jej nie lubić. Przypominała mu Yennefer w drugiej wersji. Miała równie podobny charakter, co ona. Posiadała dobroć, jednak chowała ją pod twardą skorupą. Ona za to żywiła lekką urazą do Jaskra. Jednak dobrze wiedziała, że bez niego nie trafi do Wizimy. A to najważniejsza rzecz, jaka liczyła się dla niej w tamtej chwili. Znaleźć Triss. Mimo wszystko nie traciła zbyt dużo czasu na kąpiel. Poczuła swobodę i odrobinę odpoczynku, gdy chłód, jaki ją obejmował, zniknął w ciepłej wodzie. Przebrała się w świeże ciuchy, które trzymała w bagażu, po czym odczuła ulgę. Bart czekał cały czas na krześle, zastanawiając się, co ma zrobić, ponieważ nie była to dla niego codzienna sytuacja. Gdy miał styczność z kobietami, na co dzień były to chwilowe relacje natchnione namiętnością, a nie rozmowami. Mimo wszystko odczuwał w sobie chęć pomocy dziewczynie, ponieważ sam z natury miał dobre serce. Nie przeczuwał jednak, że Mergiel chciała go tylko wykorzystać do dojścia do Wizimy. Jaskier lubił towarzystwo, jednak nie zawsze się do niego zmuszał, co było szczególnie dziwne. Zasiadła na kanapie, czując bijącą niezręczność z Bardem w pokoju. Trubadur rzucił w jej stronę koc, po czym zniknął w innym pokoju. Miał dosyć ciążącego napięcia. Mergiel nie mogła ukryć zmęczenia podróżą, więc wykorzystując chwilę spokoju, położyła się i zasnęła na kanapie.